Wywiadownia. Dziś kolejny nasz gość. Gość jak każdy, merytoryczny. Postać naprawdę wyjątkowa. Profesor Jan Żaryn. Żeby zdefiniować tą osobę, wystarczy się posłużyć naprawdę paroma słowami. Publicysta, nauczyciel, profesor, wykładowca i polityk. Powiedziałem tylko paroma słowami, bo każde z tych słów zawiera nieokreślone pojęcie. Spotykamy się z panem profesorem nie z tego tytułu, że jest politykiem, ale z tego tytułu, że jako profesor w tej polityce już coś osiągnął i ma pewną koncepcję, która chyba w życiu mu wyszła. Obserwując pańskie doświadczenie życiowe, za mocno powiedziałem, doświadczenie publicystyczne, stwierdziłem, że pańska, nie wiem czy pan uznał, że taką koncepcję, koncepcja wychowania za pomocą historii jest skuteczna. Na jakiej podstawie ja to uważam? Żyje pan w zgodzie ze swoją profesor. Był pan do 90 roku nauczycielem w liceum i z tego co mi jest wiadomo, utrzymuje pan kontakt ze swoimi uczniami. Żona też. Z niektórymi, tak. No, nie, przy takiej ilości ciężko by było. Jak również trzeba obiektywnie powiedzieć, co niewielu się udaje osobom, ma pan dosyć, ja przepraszam za określenie, świetnie wychowaną rodzinę, czyli to drugie pokolenie. Trójka dzieci, dzieci zdobywają, osiągają na różnych płaszczyznach sukcesy, nie zapominając tworzyć własnej, wielodzietnej rodziny. Tak. Czy możemy powiedzieć, że wychowanie przez historię jest tym elementem, który dobrze kształtuje człowieka? Witam serdecznie Państwa i Pana. No rzeczywiście zaskoczył mnie Pan. O, to tylko początek zaskoczył. Bez wątpienia, tak. To znaczy my razem z żoną Małgosią jesteśmy historykami i można powiedzieć, że ta historia jest głęboko w nas zanurzona, także nie wyobrażam sobie życia bez historii, a oczywiście ona, ta historia Polski w dużej mierze nas wychowała i spowodowała takie myślenie w perspektywie odwoływania się ustawicznego do tych pozytywnych zdarzeń, ludzi, którzy mogą nam pomagać. Mnie na przykład bardzo pomaga postać prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy to postaci... się do niego odwołuje w takiej perspektywie wiedzy na temat tego, jak on się zachowywał w różnych momentach. Wcale nie zachowywał się uniwersalizm, uniwersalizm postaci, która jest przekładalna na dzień dzisiejszy? Tak, to znaczy takie postacie, które rzeczywiście mają w sumie pewien dynamizm wychowawczy i poznawczy, są nieśmiertelne. Właśnie prymas Wyszyński, czy w moim przypadku także Roman Dmowski, czy na przykład z innej zupełnie perspektywy, ale Adam Jerzy Czartoryski. Mieliśmy w historii bardzo dużo takich postaci, do których można się odwoływać z punktu widzenia budowania własnej ścieżki życia, ale także z punktu widzenia budowania systemu wartości, który ma być no, przenoszony z pokolenia na pokolenie. Rozumiem. Pytał się Pan o rodzinę i rzeczywiście nasza trójka dzieci, choć każde z nich poszło indywidualnie w swoją stronę i nie są to historycy, żeby była jasność, to gdzieś mam nadzieję, że tkwią w tej także metodologii myślenia o swoich postawach. To znaczy jest to metodologia oparta na próbie, mówiąc brutalnie, wyciśnięcia z tej historii patriotycznego narodu polskiego jak najwięcej w celu samopoznania. Czy możemy powiedzieć, że klan Żarynów istnieje? W złym i w dobrym. W kontekście tego określenia. Klan Żarynów. Zaczynamy od tego, który ma swoją ulicę w Warszawie. Tak, no to mój ojciec. Tak, no mój ale on nie był historykiem. Techniczny i był. I był i nie był, dlatego że był konserwatorem zabytków, był architektem, odbudowywał Stare Miasto po II wojnie światowej w ramach Biura Odbudowy Stolicy i był pracownikiem, kierownikiem wydziału, który inwentaryzował całą tę zburzoną część Starego Miasta. Dzięki niemu mamy
możliwość odczytania tego całego zestawu zniszczeń architektury i sakralnej, i dworskiej, i mieszczańskiej, i warszawskiej, i także możliwość odpowiedzi na pytanie, jak polscy konserwatorzy zabytków w sposób niesamowicie twórczy potrafili, zachowując te resztki architektury starej, budować na nowo stare miasto. Bez względu, jaki system rządzi, jaki system politycznej wartości, jeżeli w tych ludziach w tamtym czasie, pamiętajmy, że to była Polska nie do końca wolna lub w pewnych okresach całkowicie zniewolona, jeżeli ktoś ma w sercu tą nutkę suwerenności, poczucia tożsamości, da radę zachować te elementy, które ja dziś idą przez Warszawę, jestem w stanie zauważyć. Tak, suwerenność jest bez wątpienia szalenie istotna, zarówno w wymiarze personalistycznym. My po prostu albo jesteśmy suwerenni, albo poddajemy się różnego rodzaju naciskom, modom, pewnej obawie wykluczenia. Cały szereg jest tych zniewoleń, które w nas jakoś są, w sensie bombardowania. No i musimy być ludźmi wolnymi, w związku z tym ta suwerenność jest... No właśnie, i teraz właśnie przechodzimy do najważniejszego elementu. Cóż możemy się dowiedzieć, co może zaciekawić naszych, już nasz target czytelniczy? Jak się tworzyły służby, a właściwie tworzenie aparatu bezpieczeństwa na ziemiach polskich? Mm-hmm. No, nie przez okupanta, nie przez rozbiorcę. Ale nie, panie Sorze, ja wiem, że pan się specjalizuje w czasach tych nowszej historii, tworzenia już powiedzmy od okresu XX wieku, ale chodzi mi o początek. Służby specjalne, te pierwsze. Czy to nie były tak naprawdę nie służby specjalne, a ośrodki manipulacji, knowania, donosicielstwa i plotkarstwa? Ale myśli pan o staropolszczyźnie? Staropolszczyźnie. I to zarówno w tym okresie średniowiecza, jak i również tego naszego szczytowego rozwoju Sarmacji. Skąd nasi królowie wiedzieli, czy ktoś ich ktoje? Bardzo rzadko wiedzieli tak między nami, bo rokoszy było co niemało. Jasne, nie. No można sięgać, jeśli chodzi o historię wywiadu na przykład, do tego świata kupieckiego, prawda? I we wczesnym średniowieczu ci, którzy przychodzili na ziemię polskie w X, XI wieku, niewątpliwie dostarczali światu zachodniemu informacje na temat tego, co się tutaj na ziemi polskiej dzieje, i odwrotnie. My też byliśmy przekazującymi informacje na temat tych leśnych duktów, które prowadziły mniej lub bardziej wąskimi ścieżkami do cywilizacji polskiej. Moją teorią, że tłumacz, ten taki zatrudniony w grodzie, w mieście, to protoplastra pierwszego oficera kontrwywiadu. No, można oczywiście i tak powiedzieć, ale także była ta sfera zawsze aktywnej propagandy, na przykład niewątpliwie kroniki, powiedzmy i Gala Anonima, i Kadłubka, poza wieloma innymi warstwami, miały przygotować elitę do pewnej wiedzy pożądanej. Czyli tak naprawdę propagandy. To nie była propaganda dla wszystkich, ale nie. Tylko dla elit opiniotwórczych. Oczywiście, którzy mieli żyć pewnym przekazem i historycznym, i współczesnym. Budującym narrację. Tak jest, do tego, żeby ta narracja zarządzała przestrzenią publiczną. Czytałem pewną pracę na temat tłumaczy lwowskich i się okazało, że w tym okresie, w pewnym okresie, był to bardzo niebezpieczny zawód. Non stop ich wieszano. Tłumaczy? Tak. Łatwo się dawali korumpować stronie przeciwnej. Natomiast tworzenie aparatu bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa publicznego, panie profesorze, powiedzmy już od czasu, jak ta drużyna Mieszka, słynna, która tak naprawdę była najgroźniejsza dla swoich obywateli, jak tam... Też była groźna, no bo pamiętajmy, że Mieszko I budował swoje państwo przez podbój sąsiadów. My dzisiaj jesteśmy Polakami, ale gdybyśmy tak wrócili do swoich początków, także rodzinnych, to być może należymy do tych podbitych przez Polan, a nie samych Polan. Mimo, że dzisiaj jest... I chwalimy tego, który tam... Który nas podbił. Ale mnie się bardzo podoba, jestem byłym funkcjonariuszem, podkreślam to, no, wydaje mi się, że Mieszko był pierwszy, który wprowadził stały element socjalny dla swojego aparatu bezpieczeństwa. Ponieważ każdy, kto zginął, wdowa i sierota miały byt i opiekunek.
W średniowieczu to nie było takiego. Bolesław Chrobry wytworzył pewną etykę, która miała być obowiązującą, no i swoich wojów używał, jeśli można tak powiedzieć, do egzekucji tego kodeksu etycznego. To była bardzo twarda broń, czyli rycerze czy policja, w cudzysłowie, bo to wtedy Bolesława Chrobrego była w jakiejś mierze pilnująca porządku, czyli no, byli to egzekutorzy prawa. No, przede wszystkim głównie fiskalnego, no bo z czegoś życzę. Ale nie tylko, ale także etycznego, dotyczącego na przykład zdrady, dotyczącego no właśnie zachowania się w relacjach rodzinnych. Ciekawostka, panie profesorze, którą ja nie do końca znam. Nasza wyprawa na Kijów, wiele lat toczy boje, to już było po Chrobrym. Wracają wojowie, a tu ich żony mają małe dzieci. A no właśnie. Jak to się skończyło? No niedobrze. Niedobrze dla tych żon. Dla tych żon. Czyli jednak zasady moralne i etyka zawsze są podstawą funkcjonowania sprawnego aparatu bezpieczeństwa. Tak jest. Panie profesorze, mamy okres naszego szczytu, Jagiellonia, potęga, tworzymy, działamy, jesteśmy niewątpliwie mocarstwem nie tylko dla okolicznych państw. Jak wtedy ten aparat, ponieważ każda władza, jeżeli nie ma sprawnego aparatu, szybko staje się władzą nieskuteczną. No i tu jest powód, bo oczywiście można powiedzieć, że pierwsza Rzeczpospolita była nieskuteczna, jeśli chodzi o egzekucję kar nakładanych, czy też ścigania potencjalnych przestępców. Tak prawo było ułożone, że w zasadzie bez udowodnienia winy nie można było aresztować, a szlachcica tenże w związku z tym miał bardzo duże możliwości, żeby uciekać od odpowiedzialności. Na przykład przejęcie Kresów południowo-wschodnich przez pewien gatunek ludzi, jeżeli można... Południowo-wschodnie, czyli Lwowszczyzna i tam dalej. Lwowszczyzna i tam dalej, to jest gatunek ludzi wyjętych spod prawa. No, nasi konwoje. Oni mieli dziki zachód, my dziki wschód. Tak jest. Panie profesorze, czy nie jest to dowód na to, że zbyt obszerny immunitet, bo szlachcic w owym czasie miał taki immunitet, dokładnie jak dzisiaj sędzia, który ma bardzo rozległy immunitet, nie powoduje... Znaczy, nie jest to porównywalne, ale, jak to, ale no, to sobie nazywają prawa obywatelskie, to co miał szlachcic. Nie, państwo, absolutnie nie zgadzam się, absolutnie porównywalne. A sędzia rzeczywiście, czy ja jako senator, mamy immunitet. Absolutnie porównywalne. Mm-hmm. Wtedy szlachcic, dopóki mu nie udowodniono winy, nie można było tak, to było prawo obywatelskie, które... A czym się różni to od immunitetu współczesnego sędziego? No, ten element niczym się nie różni. Dopiero... Stopniowalność dzisiaj tego immunitetu i on jest dostępny różnym kategoriom ludzi, nie tylko sędziom, ale także posłom i senatorom. Można niewątpliwie zasłaniać się tym immunitetem w celach złych, natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że immunitet jest pewną gwarancją poczucia bezpieczeństwa w wypełnianiu swojego obowiązku wolnego człowieka, absolutnie, który ma rację. Za zadanie dotknąć na przykład korupcji. Oczywiście, prawda? Dotknąć władzy. Dotknąć władzy. A immunitet ma bardzo, także ma bardzo duże też... Proszę, nie ulega wątpliwości, ale nadużywanie immunitetu ma taki sam skutek, jak za pierwszej Rzeczypospolitej. Tak. Panie profesorze, jak mnie pamięć nie myli, zdaje się, że my wprowadziliśmy jeden z pierwszych przepisów ruchu drogowego, kiedy jeden z marszałków wpadł na pomysł, że niewiasta, która skończy 30 lat, czy tam 35, ma prawo samodzielnie powozić karetą. Tak, chociaż... Czy byliśmy prekursorami? Ja bym to wiązał bardziej z rozwojem dorożkarstwa, na przykład w Warszawie, gdzie z fiakrów w XVIII wieku zaczyna się tworzyć system dorożkarski i on zaczyna panować w Warszawie w ciągu kolejnych dziesięcioleci XIX wieku i rozpoczyna się budowa równoległa przepisów drogowych, które no na przykład mówią o tym, o ile pamiętam, że przed dorożką musi iść człowiek pilnujący, że tak powiem, porządku, tak żeby dorożka konna nie była uszkadzała, niebezpieczna dla chodzących po tych samych drogach ludzi. To wydaje się zadziwiające, bo oczywiście efektem była coś takiego jak powolność tychże
dorożeń. No, ale do końca. Faktem jest, dziś, panie profesorze, mamy dokładnie przepisy drogowe. Ten sam duch prawa, bo wtedy uprzywilejowany był pieszy. Ale pieszy był bardziej uprzywilejowany niż drogowska. Oczywiście. Tak. Natomiast dzisiaj mamy to samo, pieszy jest bardziej uprzywilejowany. To zależy od kraju. To zależy od kraju. Na przykład w Holandii ewidentnie, chodząc po Amsterdamie, jeść się przedmiotem wobec wszechwładzy rowerzystów. Z kolei jak jesteś kierowcą samochodu, to jesteś przedmiotem wobec wszechwładztwa i pieszych, i rowerzystów. No niestety, a więc jest taka stopniowa... Wzór Holandii nie jest budujący, bo nawet jeżeli kierowca rowerzysta zrobi nam wypadek z naszego OC, mimo że on jest kierowcą.